Rozmowa dnia. Odchrząkujący Marek Suski jest już z nami. Szef gabinetu politycznego premiera Morawieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. O co pan pytał, bo nie dosłyszałem, że gwiazdka? Bo słyszałem, że już niedługo koniec roku, czyli zachęcacie do... Niedługo, czyli za 160 dni. Nie no, krócej, przecież gwiazdka nie jest. No tak. Pierwsza ale, to podobno im wcześniej, tym lepiej. I teraz tak. Się pan na wyprzedaży letnie jeszcze może... Zdecydowanie. Lepiej już pomyśleć o prezentach. Tak, a pan już kupuje latem prezenty bożonarodzeniowe? Nie, ale tak mi się skojarzyło, jak mówicie, że już wkrótce, koniec roku. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom. No przed końcem roku jeszcze będzie referendum konstytucyjne. Imieninę. Przed końcem roku jeszcze będzie referendum konstytucyjne. A będzie, a może nie będzie? Może będzie, może nie będzie. To no, Senat zdecyduje. Dziś i jutro Senat ma decydować. Poznaliśmy treść pytań referendalnych. Jak się panu podobają te pytania, 10 kwestii, które przygotował pan prezydent? No, takie pytania, na które no, większość tych odpowiedzi jest z góry przesądzona. No, bo pytać o to, czy chcemy, żeby była ochrona pracy w Polsce, to raczej oczywista oczywistość. Ale to w takim razie jest sens organizować takie referendum, czy nie ma sensu? To Senat będzie nad tym debatował. A to Senat będzie debatował, czy odrzucić wniosek pana prezydenta, czy się do niego przychylić, ale pan opinię własną może mieć. Konstytucyjnie to jest uprawnienie Senatu. A moje zdanie, że trochę nieszczęśliwy termin, bo jeżeli prezydent proponuje w święto stulecia odrodzenia Polski, naszej niepodległości, to ja bym wolał, żeby ludzie w tym dniu świętowali, a nie siedzieli w komisjach referendalnych i liczyli głosy. To takie mam główne zastrzeżenie, ale oczywiście prezydent ma prawo do ogłaszania referendum, chociaż tam jest w zasadzie tylko jeden taki punkt, który chyba wyjaśnia, o co chodzi, bo tam jest pytanie, czy chcesz systemu bardziej kanclerskiego, czy prezydenckiego, a jeszcze w tym pytaniu jest, czy chcecie, żeby prezydent miał większe uprawnienia, a jeżeli nie, to żeby był wybierany przez parlament, czyli tam w tym jest zawarta taka sugestia, że jakbyście chcieli zmniejszenia czy zwiększenia kompetencji premiera, no to wtedy trzeba by prezydenta wybierać przez parlament, a ludziom się podobają wybory bezpośrednie prezydenta, więc... A pan by chciał, tak żeby trochę miał... Jest to tak trochę zrobione, żeby więcej ludzi było za tym, żeby zwiększyć uprawnienia prezydenta. Ja oczywiście rozumiem, że każdy, kto ma władzę, chce mieć jej więcej. A pan by nie chciał zwiększenia uprawnień prezydenta? Nie wiem, to jest pytanie do społeczeństwa. To będzie, myślę, społeczeństwo decydować, no, jeżeli to referendum będzie. Bo społeczeństwo nie wiem, jaką powie, decyzję Senat podejmie. Ale pytanie kiedy? Nie, bo ja słyszałem taką opinię, że podobno jest możliwość taka, żeby odrzucić teraz wniosek prezydenta, a potem wystąpić z własnym wnioskiem, bardzo podobnym, nawet może z tymi samymi pytaniami, ale wtedy już będzie klub PiS-u mógł sobie sam ustalić, kiedy to głosowanie miałoby się odbyć. Na przykład z wyborami do Europarlamentu razem, może w jakimś innym terminie. Z punktu widzenia oszczędności byłoby to racjonalne, żeby połączyć to z jakimiś wyborami, no ale... Tak jak mówię, dylemat Senatu. Są tam mądrzy ludzie. Myślę, że się nad tym pochylą. A szykuje się zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Gazety spekulują od dłuższego czasu, że może to będzie Małgorzata Wasserman zamiast Marka Kuchcińskiego. Wczoraj pojawiła się informacja, że może Mariusz Błaszczak zamiast Marka Kuchcińskiego. Coś pan słyszał więcej na ten temat? Ja słyszałem, że miał chęć, zdaje się, być marszałkiem Schetyna, Petru i jeszcze parę innych ludzi. Zgłaszają już chyba któryś wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. No, marzyć wolno każdemu. A wracając jeszcze na moment do prezydenta Andrzeja Dudy i jego referendum. Gdyby takie referendum było, to poszedłby pan głos w nim oddać? No bo na samego prezydenta pan deklarował kiedyś, że już nie zamierza więcej głosować. Chyba, że się coś zmieniło. No, chyba, że się coś zmieni. Natomiast jeżeli byłoby referendum, pewnie bym poszedł, bo to jest jakiś obywatelski obowiązek. Aczkolwiek to referendum, pytanie o kierunki, ewentualnie zmiany konstytucji, co do której nie ma większości w parlamencie, jest
dosyć ekstrawaganckie. To co pan teraz powiedział, może zostać bardzo łatwo użyte przez opozycję, która cały czas przypomina Prawu i Sprawiedliwości, że zmieniacie ustrój, mimo że nie macie większości konstytucyjnej. No i tutaj w ostatnim czasie... Ale przecież referendum nie zmienia konstytucji. To jest tylko pytanie o ewentualny kierunek zmian. A z tego referendum, nawet gdyby w nim była wystarczająca ilość obywateli, to nie spowoduje zmiany samej konstytucji. To może być jakąś wskazówką do oczekiwań tych, którzy na referendum pójdą. Ale przecież zmiana konstytucji wymaga wysokiej większości w parlamencie, której dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma, więc... W następnej kadencji będzie miało? Więc prezydent, tak jak mówię, ma prawo rozpisywać referenda, chociaż w przypadku konstytucji trzeba jeszcze też liczyć głosy, czy nawet rozstrzygnięcie takiego referendum można wprowadzić w czyn. W tej kadencji nie wydaje się to możliwe. Powiedział pan przedwczoraj, mam wrażenie, że opozycja chce, żeby w Polsce doszło do rozlewu krwi. To jest bardzo, bardzo mocne stwierdzenie. Na jakiej podstawie pan wysuwa takie podstawie wielu wypowiedzi polityków opozycji, którzy nawołują do twardej walki, którzy mówią o waleniu dechą, czy też oczekują, że będziemy wyskakiwać z okien, te ataki na biura poselskie. No, a przecież pamiętamy, że były działacz Platformy zamordował w biurze poselskim naszego kolegę, drugiemu próbował poderżnąć gardło. Więc takie nawoływanie do rozlewu krwi pewnie byłoby wpisywaniem się w tą opowieść o dyktaturze. I te wszystkie opowieści w parlamencie o czołgach na ulicach, o tym, że jest gorzej jak w Aleppo. No, gdyby tu się polała krew, to opozycja by powiedziała, no tak, straszna dyktatura, ratunku, interweniujcie, zróbcie coś z tym PiS-em. Wygrać wyborów nie potrafią, więc chcą rozhuśtać nastroje, napuścić ludzi jednych na drugich. No, bardzo to jest niedobre, niebezpieczne, żałosne, wręcz haniebne. Mniejsze wypłaty, ataki na biura poselskie, hejt w internecie. Będzie chyba trudno znaleźć kolejnych chętnych na to, żeby kandydować na posła z list Zjednoczonej Prawicy. Czy będzie trudno? Jest bardzo wielu ludzi, którzy chce w Polsce doprowadzić do dobrych zmian. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość takie zmiany wprowadza. Myślę, że chętni będą. A kiedy skończy się kryzys wokół Sądu Najwyższego? Dziennik Gazeta Prawna zauważa dziś na pierwszej stronie 5 nowelizacji i dalej klincz, bo odchodząc w stan spoczynku sędziowie Sądu Najwyższego opóźnią proces wyboru prezesa. Trudno będzie o kworum, to wszystko będzie musiało trwać, zanim się kandydaci pojawią, zanim zostaną powołani. No kolejne kilka miesięcy, czyli w stanie zawieszenia mamy Sąd Najwyższy i będziemy mieli. No to jest wynikiem podważania dzisiaj prawa większości do decydowania. W demokracji jest tak, że wybierana większość zmienia w związku z wygranymi wyborami i obietnicami wyborczymi, bo my na podstawie tego, jak źle działo się w sądownictwie, obiecaliśmy Polakom podczas kampanii wyborczej, że dokonamy reformy. I tej reformy dzisiaj dokonujemy, natomiast są tacy, którzy nawołują właśnie do wyrzucania z okien i walenia dechą tych, którzy rządzą, namawiają sędziów, a też sami sędziowie już dzisiaj niektórzy w roli polityków występują, chodząc na wiece polityczne, czy spotykając się w siedzibie partii opozycyjnej, ustalają strategię, w jaki sposób się sprzeciwstawić demokratycznie wybranym władzom, albo jeżdżąca była pani prezes do Niemiec, skarżąca się i prosząca wręcz o interwencję, czy też politycy opozycji, którzy namawiają do sankcji, jakichś restrykcji finansowych wobec kraju. Więc możemy powiedzieć, że tu jest opór wobec demokracji, nieuznawanie wyniku demokratycznych wyborów i to jest przykre, że sędziowie, którzy powinni być strażnikami prawa, dzisiaj to prawo łamią. Dzisiaj, jeżeli mówimy o braku praworządności, to ono jest wywołane w dużym stopniu przez opozycję i wtórującym niektórym przedstawicielom najwyższych władz sądowych.
No to jest przykre, ale dzisiaj mamy kłopot z praworządnością, bo nie uznaje opozycja wyników wyborów. No oni podważają wszystko, co jest uchwalane w Sejmie. Nie mają większości, ale mówią, no to co, że sobie Sejm ustalił. Nam się PiS nie podoba, więc ich nie respektujemy ich ustaw. Wręcz mówią, że będą jakiś rząd na uchodźstwie tworzyć. No, przykre to wszystko. Prezes Sądu Najwyższego też zadeklarowała w wywiadzie dla niemieckich mediów, że będzie na uchodźstwie prezesem Sądu Najwyższego. Tak, tak. To rzeczywiście będzie rząd na uchodźstwie z prezesem sądu na uchodźstwie. No jest to łamanie podstawowych zasad ustroju demokratycznego. I jeżeli mamy kłopot z praworządnością, to właśnie z tymi ludźmi, którzy to często mają przeszłość niechlubną PRL-owskich w czasach stalinizmu czy stanu wojennego, wydawali wyroki, do dzisiaj byli sędziami, no a dzisiaj nie chcą uznać, że nawet tylko i ze względu na wiek mają przejść w stan spoczynku. Nie wiem, oni myślą, że będą żyć wiecznie i rządzić wiecznie, ale na szczęście świat się zmienia. Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego, był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję państwu za uwagę. Prawie 27 minut po godzinie 7. Była to rozmowa dnia.